Siema, siema, z tej strony Ante, ja teraz pokażę wam malutki początek na serwerze Etana. Wybrałem profesję wojownik, zapewne będzie to body. Co dostajemy na start? To wiadomo, podstawowe EQ, mieczyk, zbrojka, kask, tarcza i takie tam inne pierdełki. Dostaliśmy też pierścień usuwania doświadczenia. Wiadomo, przyda się na dropka, żeby coś podropić, żeby jak nie leciał biolog czy coś takiego. Potem księga pomocy. Wchodzimy w nią, wiadomo, w prawym. Wtedy mamy opcję kup mikstury, otwórz depozyt, napisz coś wszystkim, bodajże 50 kk to jest warte. Usuń polimorfię, to wiadomo o co chodzi. Sprawdź gracza, nawet nie zerkałem, no i wiadomo, zamknij. No i jak wiadomo, pierścień teleportacji, już jak na każdym serwerze jest to, no chyba że to jest typowy hardzik, no to brak tego i biegamy z M1, BM2 i pizdo i na Z. Buty wiatru, wiadomo. 50 godzin, naprawdę wystarczą gdzieś 3-4 sztuki na cały serwer, no chyba że serwer się rozwinie masakrycznie, no to będzie tego mało. Niekończąca się pelerynka, bajerka, normalnie na botki czy coś warto używać. To przebiegniemy się trochę. O, jest moc, konik i ogień. Parę leveli wbijemy, zobaczymy jak to leci. O, kaska moc. To co, ogień, pelerynka? Pewnie tu buciki będą, nie? Szamanaczka, malinówka. Jest moc, lecimy na nasze spoty. Tu też nie. Ogólnie gra się tu gra z półtora koła jak nic. Sam tutaj gram ze swoją ekipą Gilgi Hello Kitty. Pozdrawiam oczywiście. To co, zahaczymy tu coś, żeby tak nudno nie było. Na konika i ogień. Język chunio. O, i oczywiście lecą sztabki. Na niskim, bardzo niskim poziomie lecą po 2 kk. 2 miliony yang. Bodajże od levela setnego. Czy jakoś tak lecą po 5 kk, a od 145 lecą po 10 kk, także problemu z kaską nie ma, exp sympatycznie, zajebiście leci. Zgamy pelerynki. Czy 5 level to nie jest problem, wtedy wiadomo po magię. Biolog. Biolog zaczyna się od bodajże 30, tak, 30 levelu. Są to ząbki. Bardzo szybko lecą. Za każdą misję dostajemy PDK, jakieś tam inne pierdółki. Także warto robić, bo PDK jest na godzinkę i daje 100%. No dobra, wbiliśmy ten 7 level, dobijemy do dyszki. Mopki lecą. Także jak widać, no sztabki też lecą, kasa też leci, później na wyższych mapach jest o wiele, wiele lepiej tego. Więcej, o tak miało być. Kurwa, upadł na to, nie wiem, chujnie, no. Itemki lecą tutaj na tych pierwszych mapach plus 9 bodajże, potem V1, V2 lecą plus 6. No a w grocie to już plus 9, tak pizgają, że jakoś buty zasypuje, także. Dobijamy ten 10 level, lecimy do M1. Dobra, jest. Sztuka combo, tak pierdolki. Wybijemy to i pizgam, kurwa, daj nie wiem. Pizgam w dotki, jak to mówi. Ogarnę się. Dobra, jesteśmy już w tym M1. Chcemy szybko tam wybierać. Bodziakiem.
Tepnąłem się, w międzyczasie zmieniłem channel na H2, bo w H1 próbowałem nagrać, ale przez te sklepy wszystko. Zresztą tu i też mam lagi. Ludzi troszkę gra. Lecimy, dobra. Wiadomo, bierzemy sobie wodzie. Pierdoli to swoje gówno zawsze. Rozdamy szybko punkt. Dobra, jest ta aura. Przelecimy szybko handlarzy bronią. Co tu mamy? Mamy te pierdółki pierwsze. Na plus 9 mam wiadomo FMS-y i ryby. Coś na szamana i na ninja też się znajdzie. Kosz, no ryb. 2,5 kaka. Praktycznie chyba wszystko 2,5 kaka. Te bronie na 30 level ze średnimi. Gdzieś od zbroi, to zobaczymy zbroję. W sumie to jest chyba tak jak wszędzie, tylko różni się, że tu są plus 9, na innych serwerach plus 6, nawet i są plus 0. Tarcz, hełmy. Dobra, pizgamy dalej. Teraz pokażę wam, w sumie dojadę tam, żeby tu nie nagrywać całej drogi. Wtedy się spotkamy. A, bo będzie po drodze, to może i Meti na bitwę spizga, że pokażę wam co drogi. Oczywiście prosi by było wyłączyć nagrywanie i znalezienie tego metka. No ale miejmy nadzieję, że szybko znajdę. Nie, no widzę, że... O, jest Maciej. Nie, no szybkość jest kosmiczna. Mam nadzieję, że dropie maksymalny drop. Jeżeli chodzi o skille, skille. Wchodzą na 17 na... Jak to było teraz? Wchodzą na 17 na M, wtedy 10k UI mamy na EG. I wtedy mały dylemat, bo w Fiesie jest kamień duchowy, który daje nam wszystkie skille na P. Albo tak robimy tak jak teraz, że bijemy skill na G i dropią po prostu kamienie duchowe z Mefinu, które dropią po 3 sztuki, bodajże 3-4 sztuki, zresztą zobaczycie. Leci też jakaś tam szkata z tego co dobrze pamiętam. No pizgaj kurwa. No dobra, powiem coś, jest dobrze. Zmarł błogosławieństwa. On jest też u księżniczki, bo na PCK patrz, nie pokazała mnie. Skrzynia 0. No i te kamyki duchowe, w sumie tu 3. Hey, wake up! Odłamki lecą. Na te się spomuję, żebym pozdrowił. No tu nie ma co pozdrawiać, bo tego nikt zapewne nie będzie oglądał, no ale zobacz. Poniosę te piąty bon. Także trzy kamyki. No i jest też skrzynia Azera. Otworzymy ją. Dłoń krytyka. No rewelacji nie ma, ale wiem, że dropią bodajże z tego. Co to było w tym dropie? Na przykład wykrywacze metinów. Radary. Wiele innych tam pierdół, na przykład obrona Boga Smoku, w sumie pierdół, no to się przydaje później przy ekspie. Spizgam jeszcze jednego i zobaczymy jak to wszystko poleci. Nie, no małe zamieszanie. W sumie dropu to mogę i użyć, bo to tylko do filmik postać. Krytyk jest masakrycznie. Nie zakładka bonusy. Także wszystko ładnie pięknie widać.
że na krytyka mam aż 20. Na diabła. O, ciekawe w czym. No popatrz. Jest moc, mogę normalnie iść do groty. Dobra, dobijemy tego Nakina w międzyczasie, pozdrowie Elfwadi. Ktoś tam spamował. Ale Elfwad. I to samo, skrzynia i raz. Dwa kamyczki duchowe. No i też lecą kamienie duszy, obrony, wita, wiadomo, wojownik, ninja itp. Wiem ja osobiście, że od plus 4 do plus 5 ulepsza się z olejkiem, jeżeli dobrze mówię, czy z kamieniem wodnym. Nie wiem, czy warto od plus 3 podnosić, czy da coś się z tego robić, no nie wiem. Wejście na kamień jest bodajże 90%, więc... No widzicie, wchodzi. Zobaczymy co z tą skrzynią. Zielona siła. Jeżeli chodzi o zmianki, dodania są u księżniczki. Zaraz się tam tepnę. Zielona siła. Ja w sumie nie znam się na tym, ale myślę, że po prostu ten drop tej skrzyni był wzięty z innego metina i po prostu nie usunęli go, więc to pozostało. To jest... Bodajże dodanie bądź zmianka bonu. Nie ma tu 6-7 skilli, to znaczy bonów. W sumie i dobrze. 15 level jest, także ranga bardzo szybko leci. Tu powinien być jeszcze metin gdzieś. No niestety nie ma. Dobra, pizgam do księżniczki, zobaczymy co u niej jest, także do zobaczenia, na razie.